że dostałem kubkę prosto w głowę i będę prosić panu. Ale co, strzyli wszystko? Strzyli, 3,5 centymetry długości rana mam rozwalone. W głębokości o tak o, bo kubek weszedł. O Jezu. Masakra. Karetka była, policja była, nie zabrali. Ja go jadę na trójkę z kartą informacyjną w szpitala. To obdukcję pan masz. Proszę? Obdukcję pan masz. Nie? Jeszcze będą kierować mnie na obdukcję. Daj pan spokój z policją. Ale nie. Ja jemu nie podaruję, powiedziałem. On musi znaleźć się albo na leczeniu, albo gdzie. Teraz policja, bo ja już nie raz policję ostrzegałem. Jeżeli coś się stanie się mnie, przez majora, to wy odpowiecie. Teraz stało się, jest dowód, rozbita głowa, szyta. A wiesz pan co? Mogą mu dać zakaz zbliżania się do tego miejsca. Nie. Nie? Jego zatrzymają. No tak, no tak. Jego złapią i policja zatrzyma, normalnie będzie w areszcie siedzieć na Kopernika. Do sprawy. Pójdzie sprawa do sądu. Mam adwokata. Dostanie od 5 do 15 lat bite dostanie za użycie rzeczy niebezpiecznej, uderzenie w głowę, żeby trochę brakowało do ciemia. Wie co to do ciemia? No tak, to to już o, jest... Tu. No. Tak, tak. Tu, żeby tu uderzył kubkiem, po mnie byłoby. No to... Po mnie byłoby. On, ostrzegam jego, ostrzegam was wszystkich, przed Wojciechem S., a inaczej majorem, nie zbliżajcie się do jego, bo on zażywa narkotyki, alkohol pije. Razem to pomieszane trucizna z alkoholem, to w głowie robi się zamęt. No tak. Odbijają jemu klepki inaczej. I bardzo proszę, ażeby na jego uważać wszyscy, żeby nie zbliżali się do jego, nie wynajmowali jemu mieszkanie, tylko on znajdzie się na Kopernika i będzie siedzieć. Będzie siedzieć, ale pójdzie na leczenie. Natychmiastowe zażądam z tego powodu, że on jest leń śmierdzący, od razu powiem, ani drzewko nie umiał rąbać, ani piłować, a udaje dla kobiet jak dzwonią do jego kobiety, że ja pracowity, że ja miskę myję, że ja to robię, że ja to. Panowie, wy się śmiejecie się. Nie, no bo on chce złapać no tak, kobietkę, no to musi się jakoś postawić, nie? Przecież nie, powie, nie tędy droga. No. Proszę pana, jak pan już wiele lat starszy ode mnie na pewno. Nie, pana rocznik. O, 54 lata, no, tak? Tylko, że ja miałem do szkoły pod górkę i przy budce z piwa. Nie, nie, ale ile lat masz pan? No 64, no. To starszy pan ode mnie. No, a ja 63. O, no dobra. No, ja już od razu poznałem po... Tak, po siwiźnie. Nie, nie po włosach malowanych. O. To kolega... To ja mam malowane. Przepraszam bardzo, tu też pomalował. Dobra, robimy węgiel. Pan na żółte, a ten na białe. Na białe. Na białe pomalował, białą farbą. I szanowny pan, tu chcę kończyć, że naprawdę ten człowiek jest niebezpieczny. I uważajcie, kobietki, ostrzegam was, on nie umie zrobić nawet bigosu. On nawet bigosu nie umie pokraść kapusty, nie umie poszatkować na tarce, zetrzeć marchewki, pietruszki, selera. Nic nie umie. On jak był kucharzem chyba, czy nie? Proszę? Był kucharzem, czy nie? Kiedy? On? Nie? On tak był, on pomocnikiem był. A wie pan, co to pomocnik? No. Podaj przynieś, wie pan, co pozamiataj, to? Nie? Tak jak pan powiedział, podaj kapustę, podaj marchew, podaj to. Obierz ziemniaczki może, to jeszcze może i to ziemniaczki nie umie obebrać nawet. I wy szalejecie, zanim piszecie do jego listy. Przestańcie do jego listy pisać, kochane dziewczyny, kobiety. Bo jak chcecie mieć mężczyznę naprawdę, który umie zrobić wszystko, to ja jestem. Umiem obebrać i marchewkę zetrzeć, i kapustę szatkować, i drzewo popiłować. I przytulić. I przytulić. No. I wszystko. Bardzo dobrze. I nawet kapustę umiem szatkować, bo mam szatkownicę. I nożem umiem kapustę pokrajać. Ale jest taki teraz program, chłopaki do wzięcia. O, jakby się pan tam zgłosił.
i oni tam pokazują kogoś. Ale gdzie, w Warszawie? No to jest w telewizji, oni w Warszawie, tak. To trzeba napisać do nich i się zgłosić. A ja adresu nie mam. Jak pan masz adres do nich, poszukuj pan, będę prosić pana. Koledzy, no. Koledzy są młodzi, oni wiedzą, oni mogą pana zgłosić, bo to jest... zgłasza to bardzo się, proszę. No. Nie ma problemu, nie ma problemu. Przyjedzie ekipa, prawda. Będą tu kręcić film. Tak. Bardzo proszę. Czy pan ma taki potencjał tutaj do wykorzystania? No, może pan. Popularność. Ale ja szukam naprawdę kobiety. No to, kobiety no szukam, dzwonić, żeby no. Nie alkoholiczki, nie pijaczki, nie lewuczki, tylko naprawdę, no tak jak była moją mamą kochana, mhm. Normalnie, bo ja alkohol nie piję, dla mnie alkohol to ja dopiero tutaj, to białostocznie to jest nie białostocznie, ale kawał bandyctwo i niedomoczego tutaj, bo tu naród na białostocznie jest mieszany, powiem wam. Mhm. Groch z kapustą nie zje się chyba. Tak samo i tu. Że nie wiadomo skąd ludzie przyjeżdżają i tutaj się osiedlają, tak. I mieszkają. O. I tu chciałem pozdrowić żonę. Żonę Elżbietę. Elżbietę. Żona Elżbietę. Z Warszawy. Niech pan powie, że nie pojechałem na kurwy. Szanowny pan. Tylko pojechałem z Węgrem. No nie. Nie powiem tak, bo to proszę pana brzydko jest. No tak. Proszę no, pana. Proszę pana. No. Jak pan masz na imię? Paweł. Pani Elżbieto, pan Paweł jest u mnie. Przyjósł. Proszę tutaj zejść, żeby zrobić zdjęcie, żeby widział, że ja dotykam ręką swoją, nie Paweł, ale ja dotykam pan do worku. To jest samochód Pawła. Tak. Żadnej kochanki tam nie ma. Numeru nie widać, bo tam numer. No nie. Numer. Ale ona pozna po samochodzie. Pozna. Na pewno. I dotykam, że Paweł i tu swoimi kolegami przywiózł dla mnie 350 kg węgla. I bardzo grzej się pan. I za to im serdecznie dziękuję i życzę na święta zdrowych, szczęśliwych, radosnych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku nawet. Proszę pozdrawić ode mnie żony, tutaj córkę, syna i tak dalej. Nie wiem co pan masz. Ale kogo spotkać, teścia, wnuka, tak, prawnuka i tak dalej. Pozdrowie. Ode mnie wszystko. I tu też tak przesunięto samo. Chciałem poprosić panie